Co? Stopczyk, stopczyk. Kiedy oglądasz ostatnio psy? Mogę ci powiedzieć kiedy. I tym samym zareklamować świetny podcast Woda w Nożu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o najlepszych polskich filmach. Tam właśnie we trzech z redaktorem Malczakiem i Engelkingiem dyskutujemy. Czyli w maju zeszłego roku oglądałem ostatnio psy. Co macie? Dzień Świra? Dzień Świra, Niewinnych Czarodziejów, Chinatown, Wesele, Barwy Ochronne, Vinci, Kariera Nikosiadyzmu, to u mnie byłyby totalnie inne. Na Srebrnym Globie, no. Dawaj. Social Network. Polskich. Nie? Czemu tylko polskie robicie? No bo taki jest koncept na ten podcast. A co za koncept? Kto wymyślił taki koncept? My. A ktoś zgłaszał jakiś sprzeciw, że tak? Nie, bo nas jest trzech. Nikt nigdy nie powiedział, ale nie, wszyscy powiedzieli, ale super. Ciekawe. Pierwszy odcinek Asterix i Obelix. To nie jest polski film. Polski. Polski. Ale z polskim dubbingiem. Jest tak samo polski jak Chopin. Też polski. Ale trochę francuski. Ola, jesteś z nami? Ola, 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 ola. Ola, jesteś z nami? Cześć, ola. Ola jest totalnie ej, z nami. Ola. Ej, ola. 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 Ola, co? Ola, co robisz wieczorami? Filmy ogląda. Jakie? Jakieś takie seriale, takie ze Stanów. A jak myślisz, Ola będzie oglądała polski DFS? Pracuję teraz z dziewczyną, która tam gra. Którą? Z Cornelią. O, z Cornelią, ona jest super, wiem, która. No, fajną ma rolę i fajnie gra, bardzo fajnie mówi, gra. Że jest w trailerze, żebym sobie sprawdził i faktycznie wie. Ale ja widziałem odcinki, fajnie gra. Ty już widziałeś odcinki? Mhm, nie mam dostęp w ogóle do całego sezonu. A jak się wchodzi na ten dostęp? No, ale kogo dostałeś? Czemu ty dostałeś? Nie, ja też na Michała Olszczyka. Tylko, że dostęp do odcinków, popatrz, kod trwa 72 godziny od chwili wpisania go na stronę, więc jeszcze nie wchodziłem, bo wiem, że jak wejdę, to mam 72 godziny, żeby obejrzeć cały sezon. Aha, czy od dnia jak wejdziesz pierwszy raz? Od momentu jak wejdę, tak. No to jak przy wypożyczaniu filmów też jak jest. Jak tylko... Dokładnie. Więc tylko tyle mam czasu, żeby to zripować i wrzucić na chomika. I w tym momencie Kanal Plus. Karol, słyszeliśmy te twoje śmieszki w Lekosłyszu. Nie było śmieszne. Nie wiem, czy zauważyłeś, twój kod już nie działa. A pamiętacie, w poniedziałkowym odcinku zdradziłem wam sposób, jak zamawiać paczki z Niemiec, tak. Które nie mogą dojść do Polski. Już nie pamiętam, jak się nazywa. Mailboxd.com. Sprawdźcie sobie, jeśli ktoś Mailboxd.d, to było dopiero śmieszne. Tak. Ale jest, można też mieć HBO Max. Trzeba sobie ogarnąć kartę kredytową amerykańską. A, tylko tyle, to nie ma problemu. Są dwa serwisy. Jest na przykład US Unlocked i on jest droższy. I jest jeszcze statescard.com i on jest tańszy troszkę. Mhm. Czekaj, czyli oni ci robią wirtualną kartę? Tak, którą ty sobie, bo żeby zapisać się do HBO Max, musisz wpisać amerykańską kartę, bo jak piszesz polską, to ci mówią, że to nie jest amerykańska karta. Co jest na HBO Max, czego nie ma na HBO normalnym? Nie wiem, właśnie chciałem zobaczyć. A, okej. Okay. Jak ty te stronki stary znajdujesz? Wow. Nie, naprawdę szanuję. Nie. Wiesz, że ja się nie śmieję. Naprawdę szanuję, że ty znajdujesz tę stronkę unlocked.com. US Unlocked. US Unlocked.com. Kochani, jak tam u was z wynikami w szkole, powiedzcie? Uczycie się dobrze? U mnie trzy na szynach, panie kierowniku. Uczycie się dobrze, czy nie uczycie się dobrze? Ja się uczę się. A dlaczego nie uczycie się dobrze? Bo mi się nikt nie chciał, żebym jakoś długo siedzieć nad książką. Ja wolałem robić inne rzeczy. Tak. Palić papierosy i podglądać dziewczyny w damskiej przebieralni jak Fish na płycie heavy metal. Okej. Okay. Uczeń ma odpowiadać ściśle według klucza, inaczej odpowiedź jest błędna. To wina systemu. Jest taki artykuł na parenting.pl. A, to jest mój ulubiony, moja ulubiona stronka startowa. Parenting.pl. Bardzo ciekawe. Zaczniemy na przykład od końca tego artykułu, gdzie to jest napisane tak, idę do biblioteki, ponieważ chcę wypożyczyć książkę, to jest okej. Okay. Mocno świeciło słońce, więc poszedłem się opalać. Olek szybko biega, dlatego jest moim kolegą. Nie wolno się bić. Się bić, bo mama komuś robi krzywdę. Bardzo to lubię psy i węże, to mógłby wpisać. Po powrocie do domu Ula postanowiła się pouczyć. W czasie burzy zbudowałam domek na drzewie. Najbardziej lubię Windows 10, ponieważ jest to komp. Nice. O wow, to twoja klasówka ewidentnie. Teraz... Ale nie, ale to jest najlepsze. Napisz, co sprawiło ci największą trudność. Wszystko. Dlaczego? Bo nie lubię takich zadań. Bartek chyba, że... I Piotr został. Nie rozumiem, stary. No bo to wszystko inne dobrze zrobił. A to jest tylko taka ankietka, nie? Nie na ocenę. To już nie podlegało chyba ocenie, to napisz, co sprawiło. Ale jakim cudem, czekajcie, bo może się trochę czasy zmieniły. Jakim cudem tak pobazgrolona klasówka może być na piątkę? To jest pewnie pierwsza albo druga, albo trzecia klasa, to wiesz tam... Nie, więcej, wyżej. To wtedy się jeszcze ocenia charakter pisma, też brzydki. Wtedy się nie dostawało ocen za to, że ładny jest A z brzuszkiem. To było w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie. Wydaje mi się, że to jest trzecia na przykład klasa. W pierwszej tylko uczyłeś się, wiesz, A, małe A, duże A, B. Nie szkoła i nie nauczyciele są tutaj winni. Winny jest system. Taki jest ogólnie... Gdzie byli rodzice? Taki jest klucz w tym artykule. Tak jest. Pewnie tak jest. Pewnie tak bo jest. Bo zresztą tutaj jest ciekawy przykład. Babcia upiekła 16 babeczek, dała Zuzi Jackowi po 3 babeczki. Ile babeczek ma teraz babcia? Nie podglądajcie! Będę strzelał. Lama. 10.
10, dobrze. Trochę podglądałem. Ola, nie dawaj tego fragmentu, jak widać, że podglądam odpowiedź, dobra? Nie dawaj tego fragmentu. Utnij tu, tuż przed tym, dobra? No problemo, man. Czyli napisał 16 minus 6 równa się 10 i to jest źle, bo 16 minus 3 minus 3 równa się 10, wow. I on napisał, babcia dostała 10 babeczek, to też źle, bo babcia ma teraz 10 babeczek. Wow, ale pranie mózgu. Naprawdę, to jest serio? To nie jest jakiś, to nie jest fake? Też się nad tym zastanawiałem, wygląda nie, jak fake. Nie, to wygląda jak fake. Myślę, że to nie jest fake, ale wygląda jak fake. No nie można tak. Ja się długo nad tym zastanawiałem i mi to mega nie grało, że ona mu przekreśliła, babci dostała 10 babeczek i miało być, że babcia ma teraz 10 babeczek, bo może chodziło jej o czytanie, zrozumienie i odpowiadanie na pytania, bo w pytaniu jest, ile babeczek ma teraz babcia. Więc odpowiedzią na ile babeczek ma teraz babcia nie jest, babci zostało 10 babeczek, bo to się nie jest, łączy z pytaniem. Bo byś zrozumiał. No, no tak, no, ale to jest jakby, to pokazuje, że to dziecko potrafi inaczej sformułować tak, no, równoległe zdanie. Z nauczycielskiego punktu widzenia dziecko powinno dostać maksymalną ilość punktów, ale nauczyciel powinien wytłumaczyć, dlaczego podkreślone jest na czerwono. Jeśli nie wytłumaczymy dziecku błędu, to będzie ono go powtarzało, mając przekonanie, że robi dobrze. Tak. Ania za 6 jednakowych zeszytów zapłaciła 18 zł. Ile kosztuje jeden zeszyt? 18 dzielone na 6 równa się 3. Za jeden zeszyt Ania zapłaciła 3 zł. A jest przekreślone? Tu jest podkreślone na czerwono, co prawda? Jest jeden zeszyt, kosztuje 3 zł. No tak, aha, okej. Okay. Czyli nie jest to bezpośrednia odpowiedź mówiłem, na pytanie. Mówiłem, to jest właśnie, to jest to, czy zrozumiałem. Ja też miałem z tym straszny kłopot. Okay. Z tym, że odpowiadałem jakoś inaczej albo coś. W sensie znaleźć odpowiedź, ale nie potrafiłeś... Bo, tak jakby, bo to działa tak. A to dlatego, że przyjechałeś za młodych czasów z Ukrainy. Nie, bo to nie potrafiłeś się zaasymilować. Możliwe. W mózgu to działa tak, że czytasz sobie pytanie, mniej więcej rozumiesz kontekst tego pytania i potem już nie wracasz do niego, kiedy udzielasz odpowiedzi, tylko mniej więcej mówisz, o co mniej więcej chodziło. Bez chwili refleksji niszczy się w to młodym człowieku indywidualizm. Słyszeliśmy to. Niszczy to się indywidualizm, jednostkę się zabija. Z tym się jak w George'u Orwellu, 1984 rok. Dobra, ale... Jak w Equilibrium z Christianem Bale'em, gdzie miał dwa pistolety i robił tak pau, 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 pau. I'm coming. I o to chodzi, żeby rozwijać w szkole tylko indywidualność, nie? Też przywiązanie do grupy, umiejętność... Puszczę ci kropki, jest bardzo fajny film, który pokazuje, żeby nie być jak masa. Po co to wszystko mówię? Nie wiem. To ty miałeś łączyć kropki. No i też nie połączyłem. Tu jest jeszcze, Karol. Krysia miała 9 flamastrów, 3 flamastry dała Ewie. Ile flamastrów ma teraz Krysia? Nie, podaję datek bitwy pod Grunwaldem. Ile flamastrów ma? 9 minus 3 to jest 6? No. Że Krysi zostało, no, ile że flamastrów ma teraz, tak, a nie tak, zostało. Tak. Straszne. Jakbyś, bo ty jesteś, Karol, straszne. Po pedagogice. Nie jestem dwa lata, po pedagogice, jestem 2 lata. To jest to, w takiej sytuacji, jakbyś miał odpowiedź na pytanie, mogę ci powiedzieć, co bym zrobił. Wszedłem na biurko i ktoś by powiedział, oh, captain, my captain. Captain. Widocznie nauczyciel też nie może, bo to nie jest pewnie zła wola nauczyciela. Raczej ci nauczyciele kochają dzieciaki. Jeszcze chodzi raz, o klucz. Mówiliśmy o tym w tym tygodniu, nie wiem, czy to trafiło. A my się znamy na pedagogice. Nie wiem, czy trafiło do odcinków, bo różne rzeczy są wycinane przez ale nie robczycy, naszych... nie? Ale nie robczycy. A różnie też czasem wycinają nawet co, ktoś, kto wycina, który? Powiedz mi. Adam, no tak, myślałem. Ale znowu to powiem, bo to było powiedz w tej raz rozmowie Tomka Rożka z... Tak. Krzysiem Stanowskim. No i tam ten Tomek Rożek, tam w tej rozmowie, zobaczcie sobie koniecznie, bo w ogóle jedna z fajniejszych rozmów na kanale sportowym. Ale najlepsze jednak z... On tam mówił, że Neumannem. Jego pytanie, czy fragment jego książki, coś jego, czy ćwiczenie, czy fragment tekstu, był na maturze. O! Naprawdę? I on sobie to, ten, wziął sobie, chciał sobie jak rozwiązać... Jak to ten? Chciał sobie rozwiązać ten swój własny tekst. No to ten. I miał 67 punktów. Na 100? No w każdym razie no, miał 67% tego, co miało tam, mogło tam być. No tak. Czajesz? On no tak z własnego... No tak. Bo powiedział, że bo autor tego testu wiedział lepiej, o co mu chodziło, niż on sam. No ale wie, jakby to jest rzecz, którą przerabiamy bo, jeszcze od naszych czasów, że był klucz. Bo mówi, że musi być ten klucz, żeby był jakiś jeden spójny system oceniania dzieci, tak, bo to po pierwsze jest łatwiejsze dla nauczycieli. Tak. A z drugiej strony, czemu nie może tak być, że oceny są subiektywną... No nie. Dlaczego nie? Dlaczego? Było tak przecież na starych maturach, to nie było żadnego klucza, tylko po prostu nauczyciel ci dawał... z humanistycznych przedmiotów. Ale nie było chyba klucza, chyba ci po prostu przyznawali tak, jak stwierdzili, no to jest okej, okay. Moim zdaniem jest git. Żeby widzieć tym uczniom między wierszami coś, czego na przykład nie ma kluczu. Ale czekaj, ale nie chcę tego bronić, ale widocznie z jakiegoś powodu przestali tak robić. I też kurczę, lepiej byłoby, jakby ten nauczyciel mógł cię oceniać, chociaż nie wiem, czy lepiej było, pewnie zaraz wszyscy powiedzą, że gorzej. Znając twój kontekst, wiedząc, jak się zachowujesz na lekcjach, że potrafisz to i tamto, że masz swój jakiś trochę bardziej indywidualny styl myślenia czy rozwiązywania zadań, wiesz, że potrafisz się odezwać i rozwiązać jakieś zadanie, które nie było klasówką. Nie uważam, że byłoby dobrze, gdyby nauczyciele, którzy cię uczą, cię oceniali nawet na maturze. No w sensie, bo wiesz, bo to jednak matura... Bo może się matura i takie egzaminy jednak są pewnym elementem wychodzenia na szeroki świat, ze szkoły, z klasy, gdzie wiesz, wszyscy cię znali. Tak, i pani ci oceniała zawsze tak, bo ona wiedziała, że ty jesteś zdolny, ale leniwy i ona wiedziała, co ty masz na myśli. Albo wyjdziesz i zaczniesz
się komunikować tak, że ludzie cię zrozumieją, albo będziesz mieć z tym problem. Kumasz, ja wiem, że twój ziomek cię rozumie bez słów, nie? Bo ja nie mówię, że tak by było lepiej, ja się tylko zastanawiam, jak mogłoby być lepiej, bo na razie wszyscy tylko narzekają. Ja nie narzekam. Wszyscy mówią, że to nigdy nie jest niczyja wina, bo to jest wina systemu, ale systemu, czyli kogo? Tomek Grożek tam zapytany, czy dobrze by było mieć na miejscu ludzi, którzy ustalają, jak wygląda nasza edukacja, takich ludzi jak ty, takich edukatorów, którzy podchodzą do tego z pasją i chcieliby, jak Tomek, tak? Tak, którzy chcieliby, żeby dzieciaki faktycznie coś umiały po wyjściu ze szkoły, no. Nie? Albo coś zapamiętywały, nie uczyły się na wkuwanie. I mówi, że on i tak by nic tam nie był w stanie zrobić, jakby był na tym stanowisku. To by było ponad nim, że on by tam i tak nic nie zrobił. Czyli gdzie ten system jest dziurawy? W sensie, na pewno nauczyciele oglądają i tak dalej. W jaki sposób ten system nie funkcjonuje dobrze? Jak mógłby funkcjonować dobrze? Też my nie byliśmy też w idealny sposób uczeni, nie? Chodzi o to tylko, jak, czy ty zaciekawiasz te dzieciaki wiedzą. No to mówię, wychodzę na biurko, oh captain, my captain. A to nie ty masz wychodzić, tylko dzieciaki mają wychodzić. No ale inaczej było w filmie Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Robbie Williams, no. Robbie Williams? Czy Robbie Williams, tak. Robbie Williams wychodził na biurko. I śpiewał. Captain, my captain. Zastanawiam, ileż rzeczy ja ze szkoły nie pamiętam, stary. Ileż rzeczy ja nie pamiętam. Ja nic prawie nie pamiętam o fizyce, o chemii, o biologii, o historii. Matematyki stare, którą uwielbiałem i byłem z niej, pewnie to był mój najlepszy przedmiot, w sensie, z którego byłem jakoś najbardziej dumny. Uh-huh. Prawie też nic nie pamiętam z tego, co ja się tam uczyłem. Nie potrafiłbym teraz zrobić tych wszystkich rzeczy, które robiłem ja w liceum. No to co to jest za edukacja, którą się zapomina po wyjściu ze szkoły? To po co ona jest? Czy dla tych skrawków informacji, które zachowujemy przypadkowo, że coś sobie zapamiętasz? No tak, ale też po prostu nasza praca tego nie wymaga. Twoja praca nie wymaga znania równej matematycznej. A może. Pamiętaj, że twoją pracą jest robienie memów. Nie jest moją pracą robienie memów. Widziałeś ostatnie reklamy Infaktu? Na tym polega odpowiedzialność. To było w oparciu o mem, ale nie, sama reklama nie jest memem. I to jest jedna reklama, a na co dzień robię LS-a. A propos Robina Williamsa, widziałeś ten screen test tego typka? Pan Jamie Costa, stary. Ja myślałem, przysięgam ci, myślałem, że to jest prawdziwy trailer do filmu biopiku o Robinie Williamsie. W sensie wow. Co to znaczy screen test? To jest właśnie bardzo fajne kartony. To jest jego sum to zrobione. Że on sobie to zrobił po prostu. In fact, it happens when you're at night and you close your eyes and all kinds of images happen and it's really bizarre. Well, let's try this one. A taki to jest film? To nie jest filmu. To jest żaden film. Nie jest żaden film. Podobny trochę, nie? No nie? Bardzo. A też fryzurę ma zrobioną dobrze. John Belushi died last night. No i takie, dobre, nie? Bardzo uzdolniony młody człowiek, mam nadzieję, że nie skończy źle. A wiesz, że to jest akurat nawiązanie do prawdziwej historii, bo Robin Williams i John Belushi byli na tej samej imprezie jednego dnia i John Belushi po prostu przedawkował, a oni się faktycznie widzieli. To jest jakby nawiązanie do jego prawdziwego życia, tak? Tak. Robin, raz? No bo Robin Williams. John Belushi przedawkował w ogóle? No. A. To jest Blues Brothers. No. Między innymi. A, przedawkował? No. Kroczyło, którzy są tacy... Tacy jacy są. Nie wszyscy, niektórzy. Nie wszyscy, na przykład my nie jesteśmy, a jesteśmy aktorami. Jesteśmy aktorami na scenie życia. Hoha! Drodzy Państwo, Ewelina pisze. Hej, hej, co tam? Jak tam? Dobrze? Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. Bardzo że to jest nawiązanie do Asterix Obelix, tak? Tam dobrze, nie? A w ogóle na kanale Czarka Pazury jest filmik, w którym opowiada o Asterixie i Obelixie. Mówi, że nie oglądał tego filmu od 20 lat. Zdziwił się właśnie, jak ostatnio Magda Różka siedziała obok niego i rzuciła mu jakiś tekst z Asterixem i Obelixem i ona mówi, że ty jak to, nie wiesz co to jest za tekst? Mówi, nie. To z Asterixem i Obelixem. W sensie, że on tak jakby nie żył tym, tak jak cała Polska. Stary, nie jest cała Polska żyła tym filmem. Nie, dziwi mnie to, bo naprawdę mam wrażenie, że cała Polska zna. Nie cała Polska, ja nie znam. No właśnie. I znam jeszcze osoby, które też nie znają. Napiszcie w komentarzach, jeśli nie oglądam, napiszcie proszę, nie oglądałem Asterixa Obelixa, Misja Kleopatra. A teraz się w ogóle zacznie znowu wysyp memów. A ja w ogóle sobie to zanotowałem, że ja chciałem powiedzieć, że bardzo jestem zadowolony z faktu, że na grupce Imponderabilia jest wysyp z memów teraz z tobą. Bardzo jestem szczęśliwy. Jest wysyp memów. Dużo memów jest z tobą. Też przez fakt reklamy Infaktu oczywiście. Będziesz, że się nie śmieją z ciebie wszystkim. Nie, że super memy są z tobą. Bardzo fajne są. Ale dobrze, wróćmy do Eweliny. Przechodząc do meritum, obejrzałam właśnie Tomasza Rożka w Hate Parku. Bardzo polecam początek, czyli odpowiedź na pierwszy telefon od 90 minut. Ten wywiad zainspirował mnie do napisania tego maila. Bardzo pragnęłabym takiego poziomu dyskusji w przestrzeni publicznej. Zgadzam się z opinią Tomasza, że jeżeli ma wątpliwości w kwestii szczepień, to od razu nadawana jest łatka foliarza.
i traktuje się go z wyższością. Tak. Sama przeszłam COVID i jestem zaszczepiona, ale nie rozumiem tego typu podejścia do drugiego człowieka, tym bardziej, że buduje to podziały, a przy okazji się je dezinformacje. Byłabym wdzięczna, jeśli podjęlibyście te kwestie w lesie, bo uważam, że lepiej rozmawiać o wspólnych problemach i budować mosty. Ja się zgadzam, tylko bo ja wydaje mi się, że czemu Ewelina to pisze, no bo my się tu czasem śmiejemy z rzeczy i tak dalej. W sensie, ale my nie mieszajmy mimo wszystko wyśmiewania rzeczy z personalnym pojeździe po kimś. Też o tym myślałem. Też o tym myślałem, bo w sensie program, ja nie lubię, bo ja strasznie nie lubię program na jaja. Ja strasznie nie lubię jajca. Śmiać. Ja się lubię śmiać. Znaczy, najbardziej jak ktoś ma na przykład jedną nogę krótszą, albo jeździ na wózku, to ja lubię stać przed sobie pokazywać na palcem się śmiać. To znowu była ironia? Tak, nareszcie zrozumiałeś? Tak! Bardzo źle się czuję ze sobą, jeśli dojdzie do sytuacji, w której ja czuję, że przyczyniłem się jakoś do tego, że kogoś jakoś skrzywdziłem na przykład, nie? Bardzo często o tym myślę tak w ogóle. Ja. A jak to się ma? Serio? No tak. Ale to myślę, jak to się... Co zrobiłem w przeszłości źle? Tak. Włodek Markowicz biography. Tom pierwszy. Ale potem sobie myślę, jak to się ma do LS-a? No bo w LS-ie czasem robimy śmieszki, heszki, no ale zazwyczaj dochodzę do takiej refleksji, że usprawiedliwia się to formatem, bo to jest pewnego rodzaju groteska, pastisz, groteska. Ironia. Gerbulec. I nawet jeśli to jest niemiłe dla tej osoby, której mówimy, no to może to będzie też jakoś ubogacające, mimo że to jest niemiłe, bo może być coś niemiłe, ale z tego samego powodu bijemy dzieci. Bo najpierw je boli, ale potem dzięki temu prostujemy im kręgosłup moralny. I wydaje mi się, że w tym wywiadzie akurat Tomek bardzo delikatnie potrafi odpowiadać na tego typu kwestie bez wchodzenia właśnie w obrażanie, emocje i ale tak dalej. Tomek potrafi. No właśnie. Więc może niech to robi ktoś, kto potrafi, ja nie będę się za to zabierał. A co myślisz, Karol, o formacie Pana Mazurka ze Stanowskim? Nie fajne, nie? Nie oglądałem ani jednego odcinka. Bo ja włączyłem sobie taki drugi LS, ale to bez tej chemii, no tak, no to jesteśmy my. To jesteśmy tylko my. Bez tej chemii... Dobra, teraz wybieramy. Ty chcesz być Mazurkiem czy Stanowskim, jak dorośniesz? Ty jesteś bardziej Stanowskim. Oni są obaj podobni do siebie, a my jesteśmy różni. To jest ta różnica. Oni tego nie rozumieją, nie? A to jest nie rozumiem tego. To jest coś, czego wiele osób... Oczywiście, że tak. Zróbmy sobie program, my myślimy podobnie, ale będzie super program. To w ogóle nie jest super program. Nic nie wiecie, dlatego robię najlepsze hate parki są wtedy, kiedy jest Stanowski po przeciwnej stronie spektrum z gościem. Ale ich rozjechaliśmy teraz. Boom! Aż mam ochotę się do ciebie przytulić. No nie, bo jesteśmy różni. Okay. Drodzy Państwo, bardzo wam dziękujemy. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku Lekkostronniczego, o którym naprawdę będzie cała karuzela dobrej zabawy, śmiechu. Ale też tematów poważnych. Bez grosza na przykład takiego żalu i żółci, który zaprezentował Wojciech Smarzowski w swoim najnowszym filmie Wesele Kudo. Ja nie oglądałem filmu, oglądałem recenzję Tomka Samojuka i jest nowy jak zwykle. Polacy, cebulacy, źli w ogóle najgorsi. No powiedz, co najbardziej Wojciecha Smarzowskiego cieszy. Jak sobie Polak przewróci się i ten głupi ryj se rozwali, nie? Widziałem to na memie, uważam za prawdziwy. I wtedy Wojciech Smarzowski tak zrobi o tym film. Drodzy Państwo, widzimy się jutro, dziękuję wam pięknie. Pozostańcie lekko stronniczy. A co myślisz o tym, żeby kończyć odcinek?